Siemano, w dzisiejszym odcinku wejdziemy sobie do labiryntu. Kuba, nic nie nagrałem. Co to wiesz? A, bo pomyślałem, że nie wiem, coś się może uda wymyśleć. Nagraj noc w filmie. W filmie. Dobry pomysł, w ogóle to nie było wyreżyserowane, ani nic, a nic. W każdym razie, jak widzieliście, pola kukurydzy nie było, więc trzeba zrobić coś innego. Żeby filmy się zgadzały, wpadłem na genialny pomysł. Kompletnie mój pomysł. Nie, Kuba. Więc pakuję manatki i śmigam do firmy spać. Kubusia zostawiam samego w mieszkaniu. I nie, nie jesteśmy gejami. Po prostu, jak normalni ludzie, wynajmujemy na spółę mieszkanie, by było taniej. Tak się robi. Jak pójdziecie na studia, no, jak pójdziecie na studia, to zrozumiecie. No to nic, pakowanko i lecę. Siemano. No proszę, proszę, proszę. Gdzie ty jedziesz? No do firmy na nas. Mieliśmy oglądać nasz ulubiony serial. A. Razem. Jak pewnie część z was już zauważyła, jesteśmy w trochę innym samochodzie. Co do tego oczywiście samochodu, jak już pewnie zauważyliście, nie jest to nasza kochana polowa. Jest to Ford Transit od Remka. A dlaczego Transit, a nie Polo? Zbliża się pewien projekt, o którym już Remek pewnie wam wspominał. Nie wiem, ile mogę wam zdradzić, dlatego pozwolę się zamknąć. O. Dojechaliśmy na miejsce, pora się wypakować i zbijamy do firmy. W ogóle od jakiegoś czasu w naszej firmie został zamontowany alarm i jeszcze nikt z nas go nie przetestował. I tak się składa, że w sumie będę króliczkiem doświadczalnym, więc jeżeli nie będzie tego filmu, albo będzie ten film, ale nie będę się ujawniał jakoś, nie będę aktywny przez jakiś najbliższy czas, to tam z kamusiem siedzę w pace, nie? Teraz jestem zapakowany. Nice! W sumie nawet na nagrywkach 24H, jak nagrywałeś mu Remka, to nigdy nie byłem tak spakowany. Zwykle wystarcza mi taki oto plecaczek. Ale mrocznie. Pora się rozpakować. O, ale mi to ciężyło na ręce. Ogólnie plan jest taki, że zanim pójdziemy spać, porobię jeszcze parę ciekawych rzeczy. Między innymi, na pewno strzelę sobie meczyka w LOLa. Muszę nabić wygraną dnia. Druga, jeszcze urządzonko moje nie jest skończone. Pomyślałem, że możemy trochę co nieco polutować. Kawy, no już nie będę pił dzisiaj. No, może jeszcze jakiś film na rzutniku strzelimy. Tutaj się rozłożymy na naszej słodkiej kanapie. Mamy mnóstwo poduszek. Wziąłem kołderkę z mojego mieszkanka. Więc myślę, że będzie bardzo wygodnie. Powiem wam szczerze, jest tutaj znacznie lepiej niż w naszym mieszkaniu. W firmie mamy znacznie lepszy internet. Można powiedzieć, że w naszym mieszkaniu go tak naprawdę nie ma. Jest gówniany, jest totalnie zjebany w chuj, tak, że ja widzę, to mam ochotę go wypierdolić na ryj. W ogóle lubicie układać kostkę Rubika? Dla mnie to jest kozak totalny. Ostatnio się tego nauczyłem. Ostatnio znaczy, jak przeprowadziłem się do Wrocka. Tak mi się na początku nudziło, bo nie mieliśmy niczego w mieszkaniu. No to po prostu wziąłem kostkę i zacząłem układać. W sumie zobaczymy, jak szybko mi się uda ułożyć. Co wy na to? Sprawdźmy to. Tu oczywiście na czas, a na górze mamy napisane, w jaki sposób mamy obracać. Ja mam sposób klasyczny, czyli najpierw kwiatek, później biały krzyż, no i wiadomo, jakby od jednej strony do drugiej strony lecimy, na samym końcu żółtą ściankę. Wiem, że są lepsze metody, wiem, że są szybsze metody, ale i tak mogę poszpanować, czy coś potrafię, nie? Zobaczymy sobie kostkę. Najlepszy wynik dotychczas to była minuta 12, teraz myślę, że będzie trochę gorzej, nie? Wish me luck, guys. W sumie nie najgorszy czas, minuta 21. Spodziewałem się gorszego wyniku, szczerze. W sumie jak na taką długą przerwę i tak jest git. Zajebiste jest technologia, nie? Kurde, bez niej by się to tak nudził. A tak, mam kompa, mam łazik, mam rzutnik, mam dosłownie wszystko. I pomyśleć, że jeszcze 10 lat temu nie było takiego dostępu do technologii. Nie mogliśmy na co dzień sprawdzić, co się dzieje u naszego znajomego, tylko poprzez zwykłe spotkania, albo też po powrocie do domu, usiąść na kompie i dopiero wtedy na słynnym gadu-gadu napisać do ziomka, co tam. Dlatego osobiście uważam, że technologia jest niesamowicie fascynująca, ale także i przerażająca. Kiedyś, a w sumie, kurde, brzmi jak taki
taki Janusz typowy, nie? Dobra, pieprzyć to, dobra. Zmieniamy temat, zmieńmy repertuar. Może usiądziemy właśnie do tego naszego urządzonka i coś tutaj już pomajstrujemy. Dużo się nie zmieniło od ostatniego razu, tylko tutaj dorzuciłem już w końcu te wejście. Wszystko jest polutowane, więc ogólnie to całkiem spoko wygląda. No niestety o drugiej stronie nie możemy powiedzieć. Wygląda, no za przeproszeniem, chujowo. Postaram się polutować teraz nasze przyciski. Te oto końcóweczki fajnie obrobimy i podłączymy do gniazda męskiego. No, moi mili, udało się. Mam już polutowane złącze. Teraz pozostaje nam zamknąć obudowę wtyczki. No i gotowe. Mamy pierwszą 18, więc mamy już późną godzinę. I nic, spróbujemy podziałać jeszcze dalej. Od jakiegoś czasu czuję się tu obserwowany i już wiem dlaczego. Andrzej. Ach, ciary mnie przydrasza. Nie mogę się teraz tam patrzeć. Ale mnie skizuje. Jest 2:33. Nie chce mi się już grać. Idę sobie rozłożyć łóżeczko chyba. I zobaczymy jakiś film. Kurde, nisko. Trochę wyżej. Jestem ciekaw, kto przyjdzie jako pierwszy do firmy. Ja stawiam osobiście na Blurka. To jest nasz taki poranny ptaszek. Myślałem, że jeszcze długo posiedzę, ale nie wiem, czy dam radę. I co mam tu jeszcze powiedzieć, moi drodzy? Jest późno. W sumie jeszcze przez całą noc nie byłem w łazience, więc pora na szybki sik. Nie wiem, czy byliście kiedykolwiek u nas w Fanderze w łazience, więc pokażę wam. Szklane drzwi najpierw. Kolejne drzwi. A za nimi kolejne drzwi. Tak widzicie, sporo mamy drzwi tutaj. Lusterko piękne, śliczne. Umywaleczka. No i przechodzimy do sikanka. Co jest? Moja gra aktorska jest na wysokim poziomie, ale się boję. W sumie tu śmieszkuję teraz, a zbliża się godzina trzecia. A wiecie, co to jest za godzina? Nie mam pojęcia w sumie. Idąc dalej, wróćmy do łazieneczki. Tu mamy pisuarek, proszę bardzo. I sralnik. A tamskiej części wam nie pokażę, bo się cykam. I jest dobra, rozkładam łóżeczko i idę nyny. Chociaż kurde, nie chcę przy tym manekinie. Ja nie lubię manekinów. Znaczy się, ciebie Andrzej lubię akurat. Nie miej nazwy tego, ale ja po prostu się cykam. Od maleńkości się cykam. I was, i klaunów. Klauny są porąbane. Kto wpadł kurde w ogóle na pomysł, żeby dzieciom dawać klauny? Moja matka w ogóle, kocham bardzo mocno. Ale nie wiem, czy sobie zdawała sprawę, ale miałem ogólnie właśnie, bałem się klaunów. A moja mama wywiesiła klauna nad moją k***a głową. Dosłownie, jak miałem łóżko, był karnisz akurat, tam gdzie firany wiesza się, nie? No i kurde, na końcu właśnie tego karnisza, czy czegoś tam, jak to się zwie, postanowiła, że zawiesi sobie małego, słodkiego klauna. Ten mały klaun się cały czas patrzy swoimi małymi dołkami w moją stronę. Nie spałem, to wszystko, cała historia mojego życia. Taka wiadomość będzie czekać na osobę, która przyjdzie jako pierwsza do biura i zostanie mnie jeszcze śpiącego. Info zostawiam przy wejściu wraz z kamerą. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Jest godzina 3:41. Wcześniej mówiłem wam właśnie, że idę już spać. Znaczy, że idę się położyć i oglądać jakieś filmy, ale w sumie wszedłem na kompa tylko na sekundę. Na sekundę. Odpaliłem dzitkę i tak mnie memy pochłonęły, że siedziałem jeszcze chyba z godzinę. W każdym razie, ciężko nie spać, dlatego idę spać. Ciao. A mamy 4:15. Oglądałem sobie jeszcze jakieś filmiki, ale nie chce mi się już. Pora iść spać. Dobranoc, mordeczki. Co jest? Arek? Się dosyć nie zastanawiałem, że coś tu głośno chodzi. I czułeś, że ja ci tam buzi dałem w czułeczko? Dałeś mi buzi w czułeczko? Chłopie. Tak mi się fajnie spało, dlatego, tak? Sny miałeś miłe. Areczku, a nie czytałeś karteczki? Gdzie? Bóg kamerki. Nie ma tam karteczek. No nie, pokażę ci. Nie ma. Chodź szybko, chodź. A co znaczy tam? Całuj cię w końcu czułeczkę? Daj tutaj, obok kamery. Jak ja miałem ją zobaczyć? Aha, no sobie nie pomyślałem o tym, ja nie trzeźwo myślałem o 3 rano. Moja wina. Ale nagrałem Instastory. Tak? Tak. Nagrałeś? Super. Jak śpisz? Jak się spał? Dziwnie, tak. Cały czas ten creepy Andrzej, wiesz, tak nie sprzejmowałem się, że on mnie zaatakuje, no. Pora wracać powoli już do mieszkanka, naszego słodkiego Kubusia wybudzić ze snu. A tutaj, no, posprzątać. Mycie ząbków. Pora klasycznie na poranną kawusie. Ja tak, kawa po myciu zębów. Coś jak z sokiem pomarańczowym, nie? 9:12. Hello. A, i dzięki, że oglądaliście. Kurwa!